Dobra, cześć wszystkim. Jeszcze chwilę poczekamy klasycznie, żebyście po prostu przyszli. I dzisiaj zrobimy trygonometrię. I w sumie zrobimy to, co najczęściej się zdarza na maturze, zarówno i w tych zamkniętych, i w tych otwartych za dwa punkty. Więc trygonometria w sumie nie jest jakaś taka ciężka u was na tej maturze. Po prostu trzeba znaleźć dwa schematy i myślę, że na spokojnie każde zadanie z tej trygonometrii zrobicie. Też póki czekacie, to udostępniajcie znajomym i piszcie, żeby wpadli. I w sumie zostały 3 dni wam do matury, więc i mamy jeszcze jednego live'a w poniedziałek, więc jak chcielibyście jakiś temat w szczególności zrobić właśnie tak chwilę przed maturą, to też napiszcie to co i zrobimy. Jeśli takie macie pomysły. A jak nie, to po prostu zrobimy taką szybką powtórkę tego, co najważniejsze, na co uważać na maturze. No i jak zdać na te 30% na pewno, bo no dużo osób ma problem właśnie z tym, więc też wam postaram się pokazać, żeby jak po prostu zdać tą maturę. No jak najlepiej. Dobra, to myślę, że powoli będę już zaczynał i tak na początek są 3 rzeczy, które musicie wiedzieć, żeby po prostu zabrać się za tą trygonometrię. Jedno to jest właśnie określanie tych pozostałych funkcji trygonometrycznych. I tutaj wam się przyda twierdzenie Pitagorasa. Czyli dla przypomnienia, jakby ktoś zapomniał, mamy trójkąt prostokątny i że a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. Czyli tu sobie wpiszemy ABC i w ten sposób będziemy mogli określać wszystkie funkcje trygonometryczne. Dlatego kąta alfa sinus tego kąta to jest stosunek tego boku, który leży naprzeciwko tego kąta do przeciwprostokątnej, czyli B przez C. Kosinus natomiast, no to mamy ten bok, przy którym jakby te wszystkie stosunek tych boków, które leżą przy tym kącie, czyli przy prostokątna i zawsze właśnie jest ta przeciwprostokątna, czyli w tym wypadku będzie A do C. Jeśli chodzi o tangens, to mamy stosunek B do A, natomiast kotangens to jest przeciwieństwo tangensa, więc też możemy sobie zapisać, że to jest 1 przez nie przeciwieństwo, tylko odwrotność, przepraszam. 1 przez tangens alfa, czyli A przez B. I to, co wam się przyda dalej, to taka zależność, że tangens to jest sinus przez kosinus. Jak to możemy udowodnić? No, bo po prostu sobie to popatrzcie. Mamy B przez C podzielić na A przez C. Czyli tutaj nam się skróci, czyli faktycznie dostajemy B przez A, czyli tego tangensa, co mieliśmy zapisanego o tutaj. I jeszcze jedno się przyda, że tangens razy kotangens to jest zawsze jedynka. To też nam tutaj wychodzi, no bo będzie A razy A przez B razy B przez A, czyli wszystko nam się poskraca. I z tych zależności to chyba tyle, jeśli chodzi o te kąty. To, co wam się jeszcze mega przyda przy rozwiązywaniu właśnie różnych zadań, co wam też dzisiaj pokażę,
To jedynka trygonometryczna. Czyli sinus kwadrat alfa dodać cosinus kwadrat alfa to jest zawsze jedynka. No i tak samo przyda się to z tym tangens razy kotangens. I teraz pewnie uczyli was w różnych wierszyków, kiedy mamy te funkcje dodatnie, kiedy mamy ujemne. Czyli w pierwszej tej ćwiartce wszystko mamy dodatnie, wszystkie funkcje. W drugiej tylko sinus. W trzeciej tangens i kotangens. A w czwartej kosinus. I to też się przydaje, bo często mamy w zadaniach podany na przykład przedział, że alfa należy do przedziału od 90 do 180. Czyli to będzie ćwiartka druga. Bo tutaj mamy w pierwszej ćwiartce, czyli tutaj od 0 do 90, tutaj mamy 90-180 stopni, tutaj mamy 180-270, no i tu mamy 270 do 300. Dobra, i takie w sumie klasyczne zadanie, które w sumie tu wypisałem, mamy, że skoro, jeśli wiemy, że sinus alfa jest równy 12 trzynastych i alfa należy do przedziału 90-180 stopni, musimy obliczyć pozostałe funkcje. I tutaj właśnie przyda nam się ten trójkąt. Możemy sobie oznaczyć innym kątem, bo to nie jakby no tutaj nie. Ten kąt alfa musi być między 90 a 180, więc tutaj sobie nie oznaczajmy jako alfa, no bo tu widać, że to jest ostry, więc na pewno jest poniżej 90 stopni. I tak, wiemy, że sinus to jest 12 trzynastych. Sinus to co było? Stosunek od tego boku do przeciwprostokątnej, czyli sobie możemy wpisać 12, a tutaj 13, ale tu musimy sobie dopisać x-a. Że 13, że może ten x no może być jedynką na przykład, bo jeśli byłoby na przykład x byłby równy 2, no to wtedy mamy 12 razy 2 i 13 razy 2. Czyli mamy 24 26, co też nam daje 12 13. Więc no też będzie to prawdziwe, że sinus wynosi 12 13. Czyli właśnie tego x-a musimy zapisać, a teraz nam się on po prostu skróci, tak? Jakbyśmy podzielili. No dobra, i musimy obliczyć pozostałe funkcje trygonometryczne. No to brakuje nam tego boku, o tutaj. No to obliczamy go, korzystając właśnie z twierdzenia Pitagorasa. Czyli dostajemy, że a do kwadratu to jest 25x kwadrat. A no i x jest większe od 0, tak? No bok nie może być ujemny. Czyli nasze a wynosi 5x. Czyli tutaj mamy 5x. No i teraz już nic nam nie przeszkadza, żeby policzyć wszystkie te funkcje trygonometryczne. Czyli cosinus mamy tą przyprostokątną do przeciwprostokątnej, czyli mamy 5x do 13x. No i teraz tak. Mamy przedział od 90 do 180 stopni, a tutaj dodatniego mamy tylko sinusa. Więc tutaj przy tym kosinusie musimy pamiętać, żeby dodać minus. Czyli nasz kosinus będzie wynosił minus 5 trzynastych. Jeśli chodzi o tangens, no to mamy to, co jest naprzeciwko kąta do tego do drugiej przyprostokątnej. Czyli mamy 12x przez 5x. Czyli dostajemy 12 piątych. I też musimy tutaj pamiętać o tym minusie. No i kotangens. No to mamy odwrotność tego tangensa. Czyli mamy minus 5 dwunastych. I to jest cała filozofia w tym zadaniu.
Dobra, mamy coś takiego, że kąt alfa jest ostry, tangens wynosi 3 i mamy obliczyć wyrażenie na trochę takie skomplikowane. Natomiast tutaj nie będzie żadnego kłopotu, jeśli po prostu te wszystkie te funkcje będziemy mieli policzone. Czyli znowu zaczynamy od tego trójkąta. Sobie oznaczamy tą betę. I tangens alfa ma wynosić 3. Czyli tutaj będzie 3x, tutaj będzie po prostu x. No i brakuje nam tej przeciwprostokątnej. Tak powinno być. Czyli nasze c będzie wynosić pierwiastek z 10x. No dobra. No to potrzebujemy sinusa i kosinusa, żeby policzyć to wyrażenie. Więc sinus będzie wynosił 3 podzielić na pierwiastek z 10. Jeśli usuniemy niewymierność, dostajemy 3 pierwiastki z 10 przez 10. Natomiast kosinus, no to x nam się skrócą, mamy 1 przez pierwiastek z 10, czyli pierwiastek z 10 podzielić na 10. No i teraz już możemy na spokojnie wszystko sobie policzyć, to co mieliśmy tam podane. Czyli podstawiając do tego, mamy 3 razy pierwiastek z 10 przez 10 do potęgi trzeciej podzielić na 4 razy 3 pierwiastek z 10 przez 10 do trzeciej minus 5 pierwiastek z 10 na 10. Dobra, no i wystarczy wszystko to wymnożyć i będziemy mieli odpowiedź w tym zadaniu. Czyli jak tutaj sobie podniesiemy, to mam pierwiastek z 1000 podzielić na 1000 i podzielić 4 razy 27. No i to możemy sobie od razu rozpisać ten pierwiastek z 1000, żeby po prostu dalej było prościej. Więc tu mamy pierwiastek ze 100 razy pierwiastek z 10, czyli 10 pierwiastków z 10. Czyli 27 razy 10 pierwiastków z 10 podzielić na ten 1000. No i minus tutaj nam się poskraca. Pierwiastek z 10 na 2. Dobra. I tak, tutaj nam się też skróci, tutaj ta dziesiątka z tym, czyli nam zostaje na górze 3 pierwiastki z 10 na 100. Co nam się tutaj poskraca? Na pewno nam się tu skróci. I czwórka nam się skróci z tym, to zostaje 25. Czyli mamy 27 pierwiastków z 10 na 25 i minus pierwiastek z 10 na 2. No i trzeba tutaj niestety wymnożyć, najlepiej sobie do 100, żeby tutaj łatwiej nam się wszystko poskracało. Czyli górę sobie na razie zostawimy tak jak była. Natomiast dół 27 razy 4 to dostajemy 108. A tutaj razy 50, czyli minus 50 pierwiastków z 10 na 100. Tutaj powinno być 100, nie 25. Czyli jak tutaj sobie odejmiemy, zostaje nam 58. Tak, 58 pierwiastków z 10 na 100. Czyli możemy już pomnożyć razy tą odwrotność, czyli mamy razy 100 na 58 pierwiastków z 10. Tu nam się wszystko pięknie poskraca. Czyli naszym wynikiem jest 3,58. Tutaj mamy mnożenie razy odwrotność, no bo dzieliliśmy. Tu już po tym działaniu, bo z tego nam wychodzi to 58 pierwiastków z 10 na 100. No i to jest koniec tego zadania.
Dobra, i mamy takie zadanie, wiedząc, że sinus minus cosinus równa się 1 druga, mamy obliczyć sinus alfa razy cosinus alfa. No i w sumie nie wiadomo, jak to zrobić, bo nie mamy żadnych tutaj zależności w tym trójkącie, albo po prostu w tym kącie podanych. Więc jeśli mamy taką sytuację i tutaj musimy obliczyć sinus razy cosinus, zazwyczaj stosujemy jedynkę trygonometryczną. W jaki sposób? Ano tutaj podnosimy wszystko do kwadratu. Jedna czwarta. Jak sobie tu rozpiszemy, no to dostajemy, jak tutaj widać, jedynkę trygonometryczną. O tutaj. Czyli mamy 1 minus 2 sinus alfa cosinus alfa równa się 1 czwarta. Odejmujemy sobie jedynkę, czyli mamy minus 2 sinus alfa cosinus alfa równa się minus 3 czwarte. I dzielimy obie strony na minus 2. Dostajemy to, co chcieliśmy policzyć, czyli mamy sinus alfa razy cosinus alfa równa się 3 ósme. Czyli w sumie na początku trochę to wygląda strasznie, ale jak widzicie, wszystko można. No z tej jedynki tutaj ta jedynka nam dużo upraszcza, bo po prostu znikają nam te kwadraty i no i całe to zadanie jest dużo prostsze do policzenia. Dobra, i mamy czwarte takie, jeśli sinus alfa równa się pierwiastek z 3 na 2 i alfa należy od 0 do 90, czyli wiemy, że jest kątem ostrym, więc wszystko będziemy mieli dodatnie. Mamy obliczyć to wyrażenie tangens kwadrat alfa minus 3 cosinus kwadrat alfa. I mechanizm jest taki sam, bo to musimy po prostu policzyć pozostałość, czyli tak jak mieliśmy w tym drugim zadaniu. Czyli tak, mamy podany sinus, że to jest pierwiastek z 3 na 2. No to liczymy po prostu ten bok, którego nie mamy. Sobie odejmujemy, dostajemy, że a kwadrat równa się x kwadrat, no czyli a jest równe x. No dobra, no to musimy policzyć sobie tego tangensa i kosinusa. Tangens mamy pierwiastek z 3 x na x, czyli to nam się poskraca i dostajemy sam pierwiastek z 3. I cosinus mamy jeszcze do policzenia, no to mamy x na 2x, czyli po prostu jedną drugą. No dobra. To sobie przepiszemy jeszcze raz to, co było do obliczenia. Minus 3, tak. Czyli mamy pierwiastek z 3 do kwadratu minus 3 razy 1 druga też do kwadratu i dostajemy 3, odjąć 3 razy 1 czwarta, czyli 3 minus 3 czwarte, czyli po prostu 2 i 1 czwarta. I też koniec zadania, dosyć proste i takie właśnie zadania mogą być na maturze i one są za 2 punkty, więc dosyć łatwo.
Dobra, zrobimy jeszcze piąte. W sumie jest podobne do trzeciego, z tego co pamiętam. Dobra, no i mamy tutaj obliczyć znowu sinus alfa razy cosinus alfa. No to mamy schemat identyczny, tak jak w tym trzecim zadaniu, czyli to, co mieliśmy podane, musimy sobie podnieść do kwadratu, skorzystać z jedynki i no wyjdzie nam jakiś tam wynik. Równa się 5 czwartych. Wszystko podnosimy do kwadratu. Czyli możemy już sobie to rozpisać. Pamiętajcie, żeby też tą drugą stronę podnieść. I tak, mamy 1 dodać 2 sinus alfa cosinus alfa równa się 25 szesnastych. Odejmujemy tą jedynkę. Od obu stron równania. Czyli dostajemy 2 sinus alfa cosinus alfa równe i jak odejmiemy od 25 16, czy dostajemy 9 16, dzielimy sobie na 2 obie strony. Dostajemy sinus alfa cosinus alfa i to mamy 9 32. I też jest koniec zadania, też takie coś może być na maturze. Ale jak widzicie, po prostu korzystamy z jedynki, podnosimy to do kwadratu i wszystko nam tutaj wychodzi. Dobra, i mamy podane, że tangens alfa jest równy 4 trzecie. Mamy policzyć to wyrażenie, co tu mamy. Też dosyć skomplikowane, ale jak pewnie widzieliście już w tym drugim, nie ma się co się tym przejmować, bo po prostu wszystko nam się tutaj za chwilę wyjaśni. Tak, tangens mamy 4 trzecie. Czyli tutaj możemy sobie, albo jak ktoś pamięta, że tutaj mamy, skoro jest 3, 4, to mamy przeciwprostokątną 5, czyli mamy taki specjalny trójkąt. Albo możemy po prostu z Pitagorasa i też nam wyjdzie ten, że przeciwprostokątna jest 5x. I tak. Kotangens w sumie nie musieliśmy liczyć, bo możemy sobie z tej odwrotności tangensa, że tam będziemy mieli 3 czwarte. Jeśli chodzi o sinusa, to mamy 4 piąte. I jeśli chodzi... Aha, kosinus jeszcze. No to mamy 3 piąte. Czyli znowu podstawiamy do tego i tak mamy cosinus, kotangens do trzeciej, czyli mamy 3 czwarte do trzeciej, dodać 4 piąte do drugiej i dzielimy to na, to było ile? 3. 3 razy 3 piąte. Czyli tutaj dostajemy 27 sześćdziesiątych czwartych, dodać 16 dwudziestych piątych i to dzielimy na 9 piątych. Trochę tutaj ciężko będzie się liczyć. Ciężko będzie się, będzie jakoś w ogóle jakąś sensowną liczbę dostać. Ja sobie wszystko sprowadzam do wspólnego mianownika, żeby coś nam tutaj sensownego wyszło. Podzielimy 1600 i tu mamy te 9 piątych.
i to się równa. Tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć na 1600 podzielić na 9 piątych, czyli mamy 1699 1600 razy 5 dziewiątych będzie. Więc nam się piątka skróci z tym. Tutaj dostaniemy z tego co pamiętam 320. Czyli naszym ostatecznym wynikiem no, będzie trochę taka dziwna liczba, ale na maturze wszystko jest możliwe. 1699 podzielić na 2880. I zrobimy tutaj siódmy dowód, też ten na trygonometrię. Mamy udowodnić coś takiego, że cosinus cosinus alfa dodać sinus alfa i podniesione do kwadratu i dodać cosinus alfa minus sinus alfa podniesione do kwadratu, że się równa 2. No i tutaj musimy znowu zacząć od rozpisania sobie wszystkiego. Tu minus będzie. No dobra, i co tutaj mamy? Widzimy, że tu, gdzie mamy to 2 sinus alfa, cosinus alfa, nam się skróci. Bo mamy na minusie w tym drugim, więc to nam się redukuje. I co dalej? Tutaj mamy jedynkę trygonometryczną. Tutaj mamy jedynkę trygonometryczną, więc dostajemy, że 1 plus 1 równa się 2, co należało dowieść. Więc w sumie dosyć też prosty dowód. Tutaj najczęściej będziecie właśnie mieli tą jedynkę trygonometryczną, żeby skorzystać. I ostatnie na dzisiaj. Mamy podany sinus i musimy policzyć sobie 2 tangens do alfa do trzeciej plus 3. Czyli znowu lecimy z tym trójkątem. I sinus mamy, czyli tu mamy x, tu mamy 4x. Więc liczymy to, co nam brakuje. W 16 to będzie po. Czyli tutaj już bez tego nawiasu. I dostajemy, że a kwadrat równa się 15x kwadrat, czyli a jest równe pierwiastek z 15x. No dobra, i mieliśmy tylko tangensa tutaj do policzenia. Czyli tangens w naszym wypadku mamy x przez pierwiastek z 15x, czyli mamy 1 przez 1 przez pierwiastek z 15. Usuwamy niewymierność, czyli mamy pierwiastek z 15 przez 15. I musimy policzyć to, czego nam brakuje.
Czyli co my tutaj będziemy mieć? Na 15. To trzeci plus 3. Czyli dostajemy pierwiastek z 15 razy pierwiastek z 15 razy pierwiastek z 15, czyli to będzie 15 pierwiastków z 15 i tutaj dzielimy na 15 do trzeciej, czyli na 3375. To mnożymy razy 2. No i 3 plus 3. I to nam się to podzieli na 15. Tutaj zostaje nam 225. Czyli dostajemy z tego, że mamy dwa pierwiastki z 15 podzielić na 225. No i plus 3. Więc sobie możemy tutaj wrzucić to na górę. 225 razy 3 to mamy 675, czyli mamy 675. Będę dwa pierwiastki z 15 podzielić na 225. I to też jest koniec naszego zadania i też koniec na dzisiaj, bo zrobiłem to, co chciałem. Więc jeśli macie jakieś propozycje jeszcze na live'a, żeby zrobić tuż przed maturą w poniedziałek, to śmiało piszcie i we wtorek mogę Wam powiedzieć, że zrobimy też omówienie arkusza dla Was, czyli takie sugerowane odpowiedzi, no bo wiadomo, klucza jeszcze nie będzie, ale wieczorem we wtorek na pewno zrobimy live'a, na którym podamy Wam sugerowane odpowiedzi. I myślę, że będzie około 20, więc zapraszam Was też na wtorek, jeśli będziecie chcieli poznać w ogóle odpowiedzi. I tyle. No został nam ten jeden live i myślę, że jakoś Wam się podobało. Jak Wam się nie podobało, albo Wam się coś bardzo podobało, to też zachęcam do ankiety, którą w poniedziałek wrzucaliśmy na naszą stronę. Tam możecie się anonimowo ze wszystkim z nami podzielić. I to. No i dziękuję Wam za dzisiaj i w takim razie widzimy się w poniedziałek i potem we wtorek na omówieniu arkusza.